Księga Izajasza, rozdział 42, część 2. Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik budzi zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk, nad swoimi wrogami odnosi zwycięstwo. Izajasz zapowiadał nadejście sługi pańskiego, który będzie łagodnie wprowadzał nowe prawo Boga i ogłaszał prawdę Boga całemu światu, ale zapowiada też, że Bóg będzie postępował jak wojownik. Te słowa budzi zapał do walki można też przetłumaczyć jako góruje męstwem nad swoimi wrogami. Bóg góruje męstwem i nad swoimi przeciwnikami, którzy są ludźmi, i nad swoimi demonicznymi przeciwnikami. Już długo milczałem, nie odzywałem się, powstrzymywałem się, lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć, będę zawodzić i skomleć. Spustoszę góry i pagórki i wysuszę wszystką ich zieleń. Przemienię rzeki w suchą ziemię i bagna osuszę. Bóg przez długi czas hamował swój gniew, ale przyjdzie czas, że tak jak rodząca nie może powstrzymać krzyku, tak Bóg nie powstrzyma swojego gniewu i objawi się on różnymi klęskami na ziemi, przede wszystkim brakiem wody. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznanymi ich powiodę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. W tych dniach swojego gniewu Bóg będzie prowadził ślepych i otworzy im oczy. Sprawi, że ciemność zamieni się w jasność, a miejsca nierówne w równe. Czyli ludzie, którzy są ślepi na Boga, ale chcą mieć wspólnotę z Nim, będą przez Niego chronieni i prowadzeni. Obrócą się w tył i okryją się hańbą ci, którzy polegają na bałwanach, ci, którzy mówią do posągów lanych: wy jesteście naszymi bogami. To działanie Boga pokaże tym, którzy czczą bożki wymyślone przez siebie, jak haniebne jest ich postępowanie, jak głupia jest ich postawa. Słuchajcie, wy głusi, a wy ślepi, przejrzyjcie, aby widzieć. Kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa, i głuchy, jeżeli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana? Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie. Jego uszy otwarte, lecz nie słyszy. Ten sługa Pana, o którym tutaj Izajasz pisze, to Izrael, który miał być posłańcem Boga, miał być Jego sługą, słyszał i widział wiele rzeczy, wiele cudów, które Bóg sprawił, ale na to wszystko nie reagował we właściwy sposób, nie zważał na to. Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby Jego zakon był wielki i sławny, lecz lud jest złupiony i obrabowany. Wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach, stali się łupem, a nie ma, kto by ratował. Wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi: oddaj. Bóg dał narodowi izraelskiemu prawo i pokazał w ten sposób swoją wielkość, ale lud izraelski odrzucił to przymierze i poniósł straszne konsekwencje. Jest łupiony, jest w niewoli i nie ma nikogo, kto by się za nim ujął. Kto między wami tego słucha? Kto zwraca uwagę i słucha tego, myśląc o przyszłości? Kto wydał Jakuba na splądrowanie, a Izraela łupieżcom? Czy nie Pan, przeciwko któremu zgrzeszyliśmy? Nie chcieli chodzić Jego drogami, ani też nie słuchali Jego zakonu. Chociaż na Izraela spadają przeróżne klęski, to ten naród nie chce słuchać napomnienia, które wygłaszają prorocy. Nie chce się zastanowić nad swoim losem, nie chce wiedzieć, że to Bóg wydał go na splądrowanie, ponieważ jest nieposłuszny. Dlatego wylał na niego żar swojego gniewu i okropności wojny, także objęły go zewsząd, lecz on tego nie zrozumiał. A chociaż płomienie go przypiekły, jednak nie bierze sobie tego do serca. Innym karceniem Boga były wojny, które pustoszyły Izrael, ale także tego naród wybrany nie zrozumiał właściwie
i nie wziął sobie tego do serca, nie przyznał, że odszedł od Boga i zasługuje na jego gniew.